Cześć, tutaj Wałder, witam Was w nowym odcinku na moim kanale i dzisiaj przedstawię Wam Pluton Defenderów. Jak dobrze pewnie wiecie, a może nie wiecie, ale teraz się dowiecie, Defendera nie uważam za najlepszy czołg premium i generalnie nie przepadam za tym czołgiem. Wiem, że w opinii bardzo wielu osób ten czołg jest najlepszym czołgiem premium, jaki można sobie kupić, ale mam wrażenie, że to jest głównie opinia osób, które nie posiadają tego czołgu. Niestety Defender posiada działo, które według mnie powoduje, że nie jest to dobry czołg, ponieważ jest ono bardzo kapryśne, bardzo niecelne, długo skupia. Ma oczywiście ten czołg inne zalety, takie jak niesamowicie dobry pancerz jak na 8 poziom, który jest naprawdę bardzo trudnym kawałkiem stali do przebicia dla czołgów na jego poziomie. No ale jak widzicie, mamy tutaj losowanie na 10 tiery, więc raczej przeciwnicy nie powinni mieć aż takich dużych problemów z przebijaniem naszej przedniej płyty. Gram sobie w Plutonie ze skillem i postanawiamy pojechać sobie na prawo na przepychacz. Dwa Defendery, co może pójść nie tak. Jedziemy sobie właśnie w tą stronę. Z nami tutaj jeszcze kilka czołgów ciężkich, które troszkę zostały za nami. No i będziemy musieli jako pierwsi przyjąć na siebie tutaj siłę uderzenia przeciwnika. Plastikowe, steropianowe kamienie rozlatują się pod naporem tutaj siły Defendera. Właściwie dwóch Defenderów. No i dojeżdżamy sobie na mapie Redshire pod sterowiec i tutaj będziemy starali się strzelać. Wrzucam tą bitwę, ponieważ jest ona, jej zakończenie, jej wynik jest ciekawy, ale o tym przekonacie się na końcu. Na razie sobie tutaj zobaczmy, co się wydarzy przy tym sterowcu. Tak jak mówię, Defender ma całkiem niezły pancerz, jak na 8 tier oczywiście, ale to działo jest naprawdę tutaj niesamowicie złe. Trafiłem tego IC-7, no nie byłem go w stanie przebić zwykłą pestką, to było raczej nie do zrobienia, dlatego od razu przełączam się na amunicję premium i będę próbował strzelać do tego IC-7. Tam zapewne już znajdują się jakieś pojazdy za nim. No i 10 to nie jest czołg, z którym chcecie się strzelać za bardzo z bliska, grając jakimkolwiek czołgiem premium 8 poziomu. IS-3A wyjeżdża i zobaczcie, tutaj będzie sobie odbył side scrapa. Jeszcze Conqueror z tyłu, już naprawdę bardzo ciężka sytuacja, no ale nasze czołgi podjechały, więc będziemy mieli troszkę więcej pomocy. Piękne trafienie w tego IS-3A, jeszcze przywalił mu tutaj S-etką, no i skill wykańcza tego IS-3A. To bardzo szybka bitwa była dla niego. Kolega myślał, że jest w OP czołgu, że wyjedzie, strzeli sobie z tego swojego magazynku, no ale niestety oddał jeden strzał i został szybko pożegnany, wysłany do garażu. Jak Tiger również podjeżdża, bardzo mocne działo, troszkę słabszy pancerz, będę próbował sobie znaleźć jakieś przestrzały tutaj na niego, jeszcze Super Pershing się wmieszał to wszystko, dostał strzał dolną płytę, mam załadowaną cały czas amunicję premium, ponieważ mam dość dużo twardych czołgów tutaj, które podjechały, no i nie wiem, do kogo tak naprawdę będę strzelał. Kolejny APCR zamontowany w tym momencie. Wyjeżdżam tego KW-4. Chciałem go tutaj trafić we własno, ale właśnie uderzyłem w kamień. To jest ta niecelność tego działa. To jest to, co irytuje na tym czołgu mnie niesamowicie i co powoduje, że nie przepadam za grą właśnie tym pojazdem. On ma swoje, tak jak mówię, plusy. On się potrafi całkiem nieźle spisać, jeżeli trzeba przyjąć na siebie strzał, tak jak w przypadku tego jak Tigera. Natomiast jeżeli trzeba strzelać, to jest przeważnie słabo. Cały czas próbuję tutaj sobie znaleźć strzał 10 jak Tigera na KW-4. Teraz będę jak Tigera prowokował do tego, żeby oddał strzał we mnie. To jest czołg, który zdecydowanie szybciej przeładowuje niż ja. Pięknie trafiony ten jak Tiger. KW-4 przeszkodził mu tu troszkę, bo zasłonił mu strzał na mnie. On się postawił przestawić, no i ja wykorzystałem ten ułamek sekundy, kiedy on nie mógł mi zadać obrażeń. Wyjechałem i po prostu strzeliłem do niego z góry. Jeszcze tam obiekt 257 nas atakuje. Bardzo dużo czołgów przeciwnika po tej stronie mapy. Zobaczcie, że zachodnia część mapy została zupełnie opanowana przez naszą drużynę, natomiast przy tym sterowcu jest po prostu masa czołgów przeciwnika i mamy tutaj spore problemy. Nie mogę sobie znaleźć strzału na tego KW-4, no to uderzę jak Tigera. Ten KW-4 całkiem fajnie się ustawia, dobrze tutaj gra na side scrapa, tak jak powinien grać tym pojazdem dokładnie, no ale za to wykańczamy czołgi, które są wokół niego, więc za chwilkę po prostu przyjdzie również czas na to, żeby pozbyć się tego KW-4. To się właśnie dzieje, postanowiłem wyjechać, przyjąć nawet jeden strzał, schować się za wrak pozostawiony przez ISA-3 i wykorzystać po prostu tą miejscówkę po to, żeby rozprawić się wreszcie z tym KW-4, żeby nie mógł sobie grać na side scrapa, żeby nie mógł się ustawiać korzystnie, tak żeby odbijać nasze pociski. Teraz sobie wyjechaliśmy z zarogu,
Niestety dla Oho on strzela z pocisków AP, no to nie ma za dużych szans na to, żeby te pociski były mnie w stanie przebić. 3000 nastrzelane w tej chwili. Skill również robi bardzo dobrą bitwę. Zobaczcie, jak zdominowaliśmy tutaj tak naprawdę grę na tym przepychaczu, w tym miejscu, gdzie są czołgi ciężkie. Jeszcze skill tutaj teraz wyjeżdża koło mnie we 2-2 defendery. Pchamy sobie 440 obrażeń oczywiście na tym dziale. To jest naprawdę bardzo fajny wynik. Jeżeli wam polosuje, to powyżej 500 potraficie uderzyć w czołgi i to powoduje, że naprawdę każdy czołg, nawet czołg 10 poziomu, będzie się bał otrzymania obrażeń od defendera. Już sprawa wyczyszczona. Nasza drużyna uporała się z tymi kilkoma czołgami, które znajdowały się po zachodniej stronie mapy. No i tak naprawdę w tym momencie już tylko drużynki nam pozostały. Cztery pojazdy przeciwnika i jedziemy po prostu wyścig po damage. 3500 nastrzelane, 1000 spota, 2000 odbite i z tego co pamiętam, skin miał bardzo podobny wynik. Wy to zobaczycie na końcu bitwy, tak samo jak zobaczycie, co udało nam się wbić w tej bitwie, bo to też będzie dość ciekawe. Tak wyglądają defendery. Tak jak mówię, nie ma się co na nie według mnie napalać. To jest taki lepszy IS-6. Oczywiście IS-6 nie posiada działa, które ma taką dużą alfę, taką dużą penetrację. Do tego ma według mnie troszkę słabszy pancerz, więc tutaj obiekt 252U jest pod każdym względem praktycznie lepszy od ISA 6, natomiast pamiętajcie o tym, że jednocześnie trafia na 10 tiery, tak? Nie ma tego ograniczonego matchmakingu, czyli niestety musi walczyć z czołgami, które są od niego dużo, dużo lepsze. No i nie zawsze dobrze się w tym spisuje. Trafiłem jeszcze tego kanonę jak pancera, ostatni czołg zniszczony. Nastrzelałem 3700 i naświeciłem 1000 HP, no i udało mi się wbić asa pancernego na defenderze. Co ciekawe, nie miałem na nim asa pancernego do tej pory, pewnie z uwagi na to, że po prostu bardzo mało gram tym czołgiem. Wyciągam go naprawdę tylko albo na specjalne życzenie kogoś na streamie, albo kiedy już nie mam za bardzo jakich czołgów gasić i chcę po prostu zagrać czymś, czego normalnie z garażu nie wyciągam. I co ciekawe, skill również wbił tutaj w tej bitwie asa pancernego, więc dwa asy pancerne na dwóch defenderach w jednej bitwie. Naprawdę rzadko zdarza się, żeby dwóm osobom udało się wbić asa pancernego na jednej bitwie, a jeżeli to robią jeszcze osoby z plutonu, to już naprawdę znaczy, że totalnie musiały zdominować tą bitwę. I pomimo tego, że nie mamy za dużo fragów, no to obaj nastrzelaliśmy tutaj całkiem sporo damage'u. Zrobiliśmy to przede wszystkim na czołgach wyższego poziomu, co zawsze jest nagradzane przez grę nieco wyższym doświadczeniem. Jeżeli pamiętajcie, że jeżeli strzelacie do czołgów, które są wyższym poziomem od was, to po prostu dostajecie więcej doświadczenia za to, tak? To jest skonstruowane i dzięki temu udało nam się tutaj wbić dwa asy pancerne, więc tak wyglądała bitwa na defenderze, bardziej jako taka ciekawostka, bardziej jako przypomnienie może tego czołgu. Jestem ciekawy, czy udało wam się zdobyć ten czołg w paczkach świątecznych, gdzie można go było wylosować. Wiem, że sporo osób go nabyło paczki i udało mi się to wylosować. Jestem ciekawy waszej opinii na temat tego czołgu, bo tak jak mówię, mam wrażenie, że bardziej ten czołg gloryfikują osoby, które go nie posiadają. Natomiast jeżeli już zdobędziecie ten pojazd, to okazuje się, że on wcale nie jest taki dobry, że ma sporo różnych mankamentów, które powodują, że nie jest to według mnie przynajmniej najlepszy czołg premium. Więc chciałbym poznać wasze zdanie. Jestem ciekawy, co na ten temat napiszecie i może jakoś rozstrzygniemy, czy ten Defender jest taki rzeczywiście dobry, czy jednak niekoniecznie. Tyle w tym odcinku. Zapraszam was na streamy w poniedziałki, środy, piątki i weekendy po godzinie 18 na Twitchu. Link znajdziecie w opisie tego filmu, tak samo jak link do naszego Discorda, na który również zapraszam, żebyście dołączyli. Tyle w tym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.